Niestety ten korytarz jeszcze się ciągnie. I tu ile widzicie? Ja widzę dwa. Czyli mamy cztery likery. Okej. Okay. Spoko, cztery likery. To można przyjąć do wiadomości. Teraz zmieniamy na minę, jaka nam pozostała. O ran. To będzie stresujący etap, naprawdę. Nie wiem czemu, ale one mnie przerażają. No tak, pewnie, że usłyszały, idiotko. W każdym razie. Granat, granat. Okej, chodź tu, buster. Bang! Czy on zginął? Bang! Dobra, nie ma co się bawić. Holender. Bang, motherfucker. Yeah. To lubię. W łeb. Szybko. Bang. Kurde, szewa. A, możemy sami wyciągnąć, okej. O kurde. O fuck. Robi się tu niezły burdel. O, bang. Jeszcze ktoś? Kurde. Właśnie, zapomniałem wspomnieć, że one także potrafią, to zresztą już zauważyliście, łazić po tych przeklętych... Oh, you fuck me, baby. Widzę, że tak. You can't be serious. Nie, 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 tylko nie to. Skrzeź mnie, killnij mnie, idiotko. Oh, fuck. Niech cię diabli, idiotko. Głupia szewa. To nie poszło tak jak chciałem. Co ja mogę zrobić? Mógłbym kupić... Znaczy, mógłbym wykorzystać granatnik, ale to jest granatnik na błyskowe, czyli kompletnie bezużyteczny. No co? Zaczynamy jeszcze raz. Co za durny fail. Co za głupota. W zasadzie to może sobie rozjaśnię trochę. Dobra, przepraszam, ale naprawdę to konieczne, bo jak teraz to jestem ślepy jak klikar w zasadzie. I znowu zapomniałem tej głupiej szewie. Stąd daje tak w ogóle. Hej? Aha, odsłonięliśmy te górne żaluzje i nic więcej. Dobra, ten etap jest trudny. Etapów z likerami jest bodaj 3. O 3 za dużo. W zasadzie wystarczyłby mi ten jeden na początku pośród tych klatek. Ale niestety. Nie. Weak. No i ile zaatakowało nas tych klikerów? Ja naliczyłem, nie wiem, wydawało mi się, że co najmniej 6. Zaszczyciło nas swoją obecnością. Może minę podłożyć trochę bliżej? Kurczę, szkoda, że nie mam więcej min. Może... Chyba przeboleją i te granaty zużyją. Te usłyszały nas, są niedobre, są wkurzone, są niesmaczne. I szewa teraz. Go, właśnie. Go, bitch. No, granat. Nie, idiotko, wracaj. Bang. Czym jest szewa zajęta? Czym jest, kurde, szewa zajęta? Rozwalaniem za pomocą błyskowych. Zdychaj. Rany, zdychaj. Okej. Okay. Oh fuck. Don't fuck with me. Yeah. Gondor. Nie, nie, nie. One się mnożą. Where are ya? There you are. Oh yeah. You like this? I like you. Much. When you're dying. Oh crap.
Nie kocham cię. O fuck! I to jest właśnie ten moment. O nie? O, czyli można się wysłuchać. Good for me. Not for you. Die, monster. Czy to już wszystko? Nie. Papa. O, jak dobrze. Jak dobrze żyć. Jak dobrze żyć. Thank you. 284, ale naprawdę bałem się, że szewa mi zdechnie. Naprawdę się bałem. Bo ona się robi diabelnie nieostrożna, kiedy zaczyna atakować. Dobra, i właśnie to jest naszym celem. Jak widzicie, musimy wejść do tej windy, która zjeżdża strasznie wolno i to był właśnie taki moment, który miał nas, no, wprowadzić dodatkowe zamieszanie, ponieważ o, winda zjeżdża wolno, a tu nas likerów tyle atakuje. A co śmieszne, pokażę wam. Wybiliśmy te likery, tak? Czyli po prostu musimy czekać na windę. Winda zjeżdża. Ale gdzie tam? Tu będą likery. Jak widzicie, to jest głupkowate wręcz, przyznam. Ale jeśli mi się uda, to zdobędę więcej amunicji i więcej... Fuck off. Albo nie. Wiecie co? Screw it. Fuck off. No, właśnie, na dół. Oh, come on! Właśnie. Właśnie to był taki... Nie wiem, brak logiki, po prostu te likery się pojawiły cudownie. Ech, no dobra, koniec mojego stresowego gadania. Co prawda udaje mi się czasami pokonać, na przykład kiedy robiłem przygotowanie do tej misji, to było według mnie konieczne, to właśnie udało mi się wybić te dwa statka. Ale nie jestem pewien, czy one, no chyba powinny zostawać skarby. Tylko nie wiem, czy to było warte tego. Naprawdę nie wiem, czy to było warte. No dobra, teraz mam jeden granat bodaj. Szewa oczywiście durnowato zużyła te błyskowe. Zupełnie niepotrzebnie. No i koniec likerów w tym rozdziale. Przynajmniej. You grab it. You grab it. Oh crap. Wiesz co, masz to. Masz to, bo tego nie potrzebuję. I teraz weźmy tak. Weźmy to. Weźmy to i coś jeszcze mogę wziąć? O, dziękuję. O, dziękuję. Mam dwa granaty zapalające. Właśnie nie wiem, jak to działa zbytnio. Możesz się otworzyć? Czemu ta półka się nie tworzy? Tam nie chcę wracać. Dobra. Wersja hardcore. Zero ziółek, zero jajek. No cóż, idziemy dowiedzieć się czegoś o Jill. Jak wiadomo, najlepszym sposobem na dowiedzenie się czegoś o rzekomo zmarłej przyjaciółce jest... Właśnie. Pójście do jakiegoś pomieszczenia wypełnionego, nie wiem co to jest, inkubatory? Trumny? Nie, chyba mój antywirus postanowił sobie poskanować. Okej. Chyba nie będzie boss. Proszę, żeby to nie był boss. To na pewno nie była Jill. No kurde, dźwięku nie ma. No to mądrzejszy pomysł. Hakujemy. Internet. Co zrobiło? Wygoogluj Jill. Dobry pomysł. O, Jill.
O rany, ten dźwięk. Ten dźwięk na przykład. Ej, piętarko niżej.